Cześć! W moim ostatnim filmie możecie dowiedzieć się, czym jest podajnik do arkuszy Silhouette i jak działa. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dodatkową opcję, którą odblokowuję w programie Zakup podajnika. Do tej pory opcja kodów kreskowych była dostępna tylko dla osób korzystających z programu Silhouette Studio, ale w wersji Business Edition. Teraz producent wprowadził tę opcję także dla osób, które nie posiadają rozszerzonej wersji programu, ale zakupiły podajnik do arkuszy. Ale zacznijmy od początku. Użytkownicy plotterów Silhouette mogą drukować grafiki na dowolnej drukarce i wycinać je za pomocą plottera dzięki funkcji Print and Cut. Polega ona na tym, że w narożnikach strony drukowane są znaczniki, które czytnik plottera odczytuje przed rozpoczęciem wycinania i na ich podstawie wie, gdzie położone są grafiki, które ma wycinać. W podstawowej wersji programu każdy arkusz ze znacznikami ładujemy do plottera, po czym następuje odczytanie znaczników, no i cały proces cięcia. Sporo zmienia się, gdy pojawia się automatyczny podajnik do arkuszy, bo możemy załadować takich stron więcej i będzie on je pobierał samodzielnie, bez naszego udziału, no i pobierze tyle kopii, ile ustawimy w programie. I teraz pora na kody kreskowe. Czym są i dlaczego jeszcze bardziej ułatwią nam pracę? Dzięki dodatkowym kodom kreskowym program zapamiętuje już nie tylko, co ma wyciąć, ale także na ile ma zostać wysunięte ostrze, prędkość czy siła cięcia. Co więcej, plik z wygenerowanym kodem kreskowym zapisujemy w bibliotece programu, a następnie możemy wycinać go, korzystając z dowolnego komputera. Dzięki takim kodom do podajnika możemy włożyć kilka różnych wzorów do wycięcia, a plotter sam rozpozna, co to za projekt, no i na jakich parametrach ma je wycinać, nawet jeżeli nie mamy otwartych tych projektów w zakładkach programu. Zobaczcie, jak to działa. Projektuję dwa wzory naklejek. Pierwszy to naklejki z okazji Dnia Nauczyciela. Link do pobrania grafik znajdziecie w opisie filmu. Ustawiam znaczniki do opcji Print and Cut. Dodatkowo włączam funkcję kodów kreskowych i zaznaczam opcje, aby zostały zapisane w bibliotece programu Silhouette Studio. Przechodzę do zakładki Wyślij i wybieram parametry cięcia do tego projektu, a następnie wysyłam arkusze do druku. Zapisuję je również w bibliotece programu. Drugi projekt to proste naklejki halloweenowe, które chcę wyciąć na papierze świecącym w ciemności Silhouette. Ponownie ustawiam im znaczniki, kody i parametry cięcia, które będą inne niż w przypadku poprzedniego projektu, a następnie całość drukuję. Teraz pora na cięcie. Zamykam wszystkie projekty, wchodzę do zakładki Wyślij i jedyne co klikam, to odczyt kodów kreskowych. Do podajnika wkładam losowo dwa projekty. No i zobaczcie, co się dzieje. Plotter wciąga arkusz po arkuszu, odczytuje znaczniki i kod, no i zaczyna wycinać zgodnie z ustawieniami, które ustawiłam przy zapisywaniu projektu.
Moim zdaniem jest to naprawdę ciekawe i przydatne rozwiązanie przy pracy z plotterem. W opisie filmu pozostawiam Ci linki do użytych przeze mnie wzorów i produktów. No i mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie ciekawy. Daj koniecznie znać w komentarzu, co myślisz o takim rozwiązaniu.